Pokój dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Ciągle trwa seria pastwienia się nad Mechtatik, Mechachtik, Mesh-tastik. A dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zasilaniu tego małego ustrojstwa. No to lecimy z czołóweczką. No to sięgnijmy po nasze białe urządzenie radiowe. Za jednostkę centralną robi tutaj bardzo energooszczędny chip ESP32. Wersja druga wyposażona jest w łącze micro USB, takie co miały starsze telefony, zaś wersja trzecia posiada już łącze USB-C, obecny standard przy ładowaniu nowych telefonów. No i wykorzystując te właśnie złącza możemy najprościej zasilać te białe urządzenie zarówno w wersji drugiej, jak i trzeciej. Czyli korzystając ze standardu USB możemy dowolnie szukać pasującego gniazdka w okolicy, nawet nie wiedząc jakiego napięcia tak naprawdę potrzebujemy. I tak bez problemu skorzystać możemy ze zgromadzonej uprzednio energii wprost z powerbanka stosunkowo małego i niezbyt ciężkiego. Albo z naszej ładowarki do telefonu, w tym wypadku starczy nawet najsłabsza 0,5 A. Możemy użyć USB wprost z panelu słonecznego lub po prostu cofnąć się do źródła i szukać portu USB tam, gdzie pierwotno go lokowano, czyli w komputerach. Drugi sposób na zasilanie naszego białego urządzenia radiowego ukryty jest w pudełku, a mianowicie ten cieniutki kabel z dwupinowym złączem micro JST o raszcze 1,25 mm. Na białej płytce radiowej mamy już czekające gniazdo do wpięcia tego kabelka, gdzie po lewej stronie nadruk plusa z pewnością ułatwi nam wpięcie, wiedząc, iż w elektronice czerwone kable zwykle odpowiadają za plus w źródle zasilania. Ja będę posiłkował się koszyczkiem do ogniwa litowo-jonowego 18650, który bardzo łatwo można połączyć z dołączonym kablem. Ogniwa 18650 charakteryzują się dość częstym występowaniem w przyrodzie, a co za tym idzie, są tanie. Używki dostępne choćby w serwisach aukcyjnych lub jeszcze taniej do wyciągnięcia samemu ze starych sprzętów elektronicznych. Nazwa ogniwa jest bardzo prosta do rozszyfrowania, gdyż średnica naszego walca wynosi 18 mm, zaś jego długość czy tam wysokość wynosi 650 mm. Łącząc te wymiary w całość uzyskamy nazwę najpopularniejszego ogniwa litowo-jonowego 18650. Więc za pierwszym razem zasilaliśmy moduł Halteka z USB, które daje nam 5-woltowe napięcie, ale można je też również odpalić z ogniwa litowo-jonowego, które posiada niższe napięcie, wahające się od 4,2 V do nawet 3 V. To, że udało się to z wersją trzecią, raczej nie budzi zdziwienia. Czy uda się również odpalić Halteka wersji drugiej, starszego? Też się podnosi i działa na jednym ogniwie. Dodatkowo Halteki wyposażone są w moduł BMS, pozwalający na doładowanie ogniw litowo-jonowych. Czyli wystarczy kabel USB i ładowarka do telefonu, oczywiście jeśli w lesie znajdziecie gniazdko, albo przenośny panel słoneczny, oczywiście jeśli słońce jest dostępne, albo po prostu powerbank. I tu już załóżmy, że nie zapomnieliśmy go naładować. Proces ładowania wpiętego ogniwa będzie sygnalizowany na płytce czerwoną diodą. Zarówno radzi sobie z tym wersja trzecia, która niestety na górskie okoliczności i wieczorną porę może podładowywać ogniwo już tylko z powerbanku. Wersja druga też ma czerwoną diodę i możliwość podładowywania ogniwa. U mnie ciemność nadeszła, a w miastach ciągle prąd. I dla mnie zasilanie sieci wydaje się być najmniej problematyczne i niezawodne. W dzieciństwie pamiętam częste wyłączenie prądu w miastach, ale nie oszukujmy się. To było w poprzedniej epoce, gdy jeszcze nasza energetyka spięta była z Rosją. W
Więc pomijając kwestię łatwo dostępnego prądu w mieszkaniach, w terenie zasilanie z paneli słonecznych wydaje się być dobrym pomysłem. A co jeśli nadejdzie noc? Można by skorzystać z prezentowanych ogniw litowo-jonowych. Czy panel słoneczny da radę zasilić pracujący moduł radiowy Mesta Sztika i doładowując ogniwo tak, by powstało urządzenie niezależne, mogące pracować bezobsługowo w terenie? Szczerze wątpię. Patrząc też na nadchodzącą zimę i ujemne temperatury, śmiem wątpić w magazyny energii ogniw litowo-jonowych. Sami wiecie, jaką sprawność mają nasze telefony komórkowe w zimowych wędrówkach. Więc czy budujące się obecnie lokalne sieci Mesztasztik, głównie za sprawą pasjonatów, których tutaj gorąco pozdrawiam, będą dostępne tylko w zasięgu prądu sieci lub tylko gdy zaświeci słońce? Nie wiem. Ciekaw jestem waszych komentarzy. Tymczasem niedługo następny film z rodziny Mesztasztik Fantastik. Ja dziękuję za lajki i jak zwykle do usłyszenia na pasmach.